Siemano. Zapewne wielu z Was zastanawia się, czy sprzęt taki, jaki widzicie właśnie na ujęciu, ma sens w garażu i do prac typowo lakierniczych. Moim zdaniem ma sens, oczywiście z zaznaczeniem, że będą to niewielkie elementy, dlatego że sama butla posiada 24 litry. Tak? Jeżeli używacie narzędzi pneumatycznych, to podejrzewam, że większość z nich ma wydajność w granicy 150-300 litrów na minutę. Taki kompresor po prostu nie ma szans, żeby nabił w minutę tyle litrów, ile potrzebujecie, poprzez to, że ma mały zbiornik. No i też małą pompę, co powoduje, że wydajność takiego kompresora jest raczej do prac mniejszych, aczkolwiek wcale nie wyklucza takiego urządzenia do prac lakierniczych. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, że taki sprzęt mały nadaje się na przykład do tego, żeby polakierować lampy w samochodzie. Także jeżeli jesteś ciekaw tego materiału, to oglądaj do końca. Przejdźmy sobie zatem do tego, żeby przygotować nasz obiekt, który z pomocą tej maszyny będzie lakierowany. Są to lampy, sami sobie zobaczcie, jakie to są lampy. Dość mocno zabite brudem i zmatowione. Fajnie by było je odświeżyć. Z racji, że jest to mały element, no to nie potrzebuje dużego kompresora, żeby dmuchał nie wiadomo ile powietrza, bo tutaj tych ruchów pistoletem będzie niewiele. Co też przekłada się na to, że mały kompresor jest idealnym rozwiązaniem do takich właśnie napraw. Żeby polakierować już drzwi albo błotnik, no to bym się zastanowił, bo może to nie wyjść nam na dobre, dlatego że jak zabraknie powietrza, to więcej sobie zrobimy szkody na elemencie, jak to jest warte. Ale właśnie do takich małych elementów jak lampy, jakieś emblematy, jakieś listewki, no to moim zdaniem naprawdę się opłaca takim sprzętem pracować, dlatego że między innymi jest to sprzęt przenośny, tak? Można go w każdej chwili sobie użyć. Dobra, korzystając z okazji, jeszcze pewnie wielu z Was zastanawia się, jakimi papierami zmatowić lampy przed lakierowaniem. Otóż ja użyję kilku papierów na wodę od 800 po 2500 po to, aby wszystkie rysy zniwelować i żeby nie było ich po prostu widocznych po lakierowaniu. Dlatego zacznę sobie od najniższego, czyli od 800, skończę na 2,5. Wszystko robię na wodę, tutaj się na nic nie wnikam, później sobie tą lampę wydmuchuję, oklejam, zarzucam folię antystatyczną, lakierujemy. I tak naprawdę cały test z kompresorem będzie opierał się w kolejnej części tego materiału, czyli po zmatowieniu lamp, po oklejeniu, po przygotowaniu, wydmuchaniu, tak aby pokazać Wam, czy faktycznie kompresorem 24 litry można bez problemu sobie polakierować takie lampy na przykład. Na koniec szukałem to wszystko, cały ten szlam, żeby nigdzie się nie osadził. Teraz przechodzimy do elementu takiego. Dobra, jeszcze raz. Ok, w takim razie przechodzimy do przedmuchania tego wszystkiego, osuszenia. Niestety przy tak małym kompresorze będzie to po prostu hałaśliwe, dlatego że on będzie pracować cały czas, ponieważ te powietrze, które te 24 litry, które ledwo zdąży napompować, one bardzo szybko uciekną. I to jest taka największa wada tych małych kompresorów, że one nie mają po prostu miejsca do przechowywania tego powietrza, żeby można było z niego korzystać długo. Z tego też względu nadają się tylko do takich prac drobnych po prostu. Także odmuchajmy sobie to i zobaczymy co dalej.
Tak więc tyle właśnie to trwało. Moim zdaniem długo. Ale no już nieważne. Trwało to tyle. 5 minut. O kurwa. Bardzo długo to trwało. Także przejdźmy teraz do oklejenia i sprawdzimy kompresor w akcji w postaci lakierowania lamp. Więc moi drodzy, mamy to oklejone, odtłuszczone, tak więc zaczynajmy zabawę i zobaczmy, co potrafi to cudeńko. Tak więc lecimy z tematem. No powiem wam, wygląda to kozacko, a tylko zasługa pistoletu The Wilbis oraz tego malutkiego główienka, które bardzo ładnie tutaj podaje. No jak sami słyszeliście, podczas pryskania ten kompresor cały czas chodzi, co powoduje, że on po prostu nabija to powietrze, które momentalnie jest zużywane, dlatego że taki pistolet, którego ja używam, potrzebuje około, żeby wam nie skłamać, to zaraz to sprawdzę. Tak więc, tak jak wspomniałem wcześniej, no taki pistolet, jakiego ja używam, to jest GTI ProLite The Wilbis. On zużywa w okolicach 350-400 litrów na minutę. No to pomyślcie sobie, taki kompresor, który ma zbiornik 24 litry, to on po prostu no musi cały czas, on nie da rady, no nie da rady nawet na taki pistolet, dlatego takie kompresory oczywiście jak najbardziej do małych rzeczy, ale musicie też zwrócić uwagę na sprzęt, jakiego używacie, ponieważ to decyduje, czy to będzie komfortowa praca nawet na niewielkich elementach, bo jeżeli pistolet zużywa 400 litrów na minutę, a wasz kompresor na przykład pompuje 100 litrów na minutę, to po prostu no nie ma szans, żeby ten sprzęt wam pracował tak jak powinien, i to na to bym zwrócił uwagę, a nie na to, jaki macie zbiornik w kompresorze, chociaż to też jest bardzo ważne, no bo jeżeli chcemy pracować długo, to dobrze, żeby ten kompresor też sobie czasem odpoczął, a nie cały czas pracował. Dlatego test uważam za pozytywny, udało się polakierować lampy, lampy wyglądają bardzo ładnie, jedna warstwa wystarczy moim zdaniem, ponieważ już wcześniej lakierowałem też lampy i przy dwóch warstwach już się tworzy taka struktura. Jedna warstwa ładnie to wygląda. Jest naprawdę kozak. Jeżeli podobał ci się ten film, to oczywiście daj łapkę w górę, komentarz, subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie niebawem. Pozdro!